24, jest godzina 19, jest, także zapraszamy na kolejnego Fisza Ekspresa. Tegoroczne mistrzostwa Polski w surfcastingu przywitały nas ogromnymi falami i dość silnym wiatrem. Piątkowa tura została przeniesiona na sobotę, a ostatnia tura odbyła się nie w sobotę po południu, a w niedzielę z rana. Jak zauważył Jerzy Bajer, trener kadry PZW, morze zawsze dyktowało i będzie dyktować swoje zasady gry, a my możemy się jedynie do tego dostosować. Władek Team jako zeszłoroczny drużynowy mistrz Polski postanowił przekazać tegorocznym mistrzom parę butelek dobrego regionalnego piwa. Władek okazując tym samym szacunek dla kolegów oraz gratulując im zajętej wysokiej noty. Mistrzostwa Polski rozgrywane są w trzech turach, każda w innym sektorze. Często słyszymy, że najważniejsze to by nie wyzerować, bo wówczas otrzymujemy największą liczbę punktów, czyli około 20, a co za tym idzie, nie możemy liczyć na wysoką notę. Jako ciekawostkę dodam, że ja zubiłem niewiele ryb, ale w każdej turze co najmniej po jednej, co dało mi 25 miejsce w klasyfikacji końcowej na około 70 zawodników. Wędkując w morzu, czasami zdarza się, że rodzime ptaki zaplątują się w nasze zestawy. Taka sytuacja, choć wygląda całkiem poważnie, kończy się przeważnie bardzo dobrze. Na ostatnich zawodach nasz klubowy kolega Zbyszek Graf złowił perkoza czubatego. Żeby być dokładnym, to perkozowi po prostu zaplątała się jedna nóżka w plecionkę. Oczywiście ptak został szybko oswobodzony i po symbolicznym pocałunku wypuszczony do wody. Już w tę sobotę na obfitujących w ryby plażach Władysławowa odbędzie się jubileuszowy piąty kales, który organizuje klub Władek Team. Rozpoczęcie i zakończenie zmagań odbędzie się u naszego klubowego kolegi Grzegorza w pensjonacie Pomorzanka, a łowić będziemy na plaży centralnej we Władysławowie. Nasi zawodnicy już od 2 tygodni testują łowisko z bardzo dobrym efektem. Obecnie zdecydowaną większość holowanych ryb stanowią flądry, ale trafiają się też dorsze, co sugeruje, że tegoroczne zakończenie zmagań kales może być bardzo ciekawe i obfitujące w ryby. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na ostatki surfcastingowe, czyli zakończenie z pompą tegorocznych zmagań plażowych. Jak zwykle zapewniamy wspaniałą atmosferę, masę dobrego jedzenia oraz rywalizację na wspaniałej plaży w Karwi, gdzie każdy chętny będzie mógł stanąć szranki z najlepszymi wędkarzami surfcastingowymi. Ostatki surfcastingowe to również podsumowanie rocznych zmagań zawodników Władek Team, a same zawody zaliczane są do klasyfikacji 2018, więc liczymy na wielu naszych zawodników, którzy uwielbiają sportową rywalizację oraz zaglądają czasami do naszego rankingu, gdzie najlepsza trójka może liczyć na darmowe starty w kolejnych zawodach, a zawodnik na pozycji 13 ma zawsze 50% dofinansowanie. W poprzednim Fish Expressie zapraszaliśmy Was do zapisywania się na 5. już edycję Norda Cup, która tym razem odbędzie się na plażach w Dębkach. Miło mi poinformować, że jak zwykle najliczniejszym klubem na tej imprezie będzie Władek Team, którego zawodnicy w zeszłorocznej edycji zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej, pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz pierwsze miejsce za najdłuższą rybę. Nasi klubowicze uwielbiają wspólne wypady na rybki, czy to z plaży, czy kuta, czy małych łódek, których nie brakuje w naszym klubie. Ostatnio często pływamy z naszą kadrą młodzieżową na tzw. płytkę dorsze, czyli na łowienie dorszy w przybrzeżnych partiach Morza Bałtyckiego. Zgodnie z zasadą, czym skorupka za młodu nasiąknie, liczymy na to, iż w niedługim czasie nasi milusińscy przejmą stery i będą nas, starych plików, zabierać nad wodę, a nie odwrotnie. Miło mi poinformować, że w tym miesiącu po raz 18 możecie przeczytać prowadzoną przez nas rubrykę Morsko opowieści w wędkarskim świecie. Jak ten czas szybko leci! Już 1,5 roku jesteśmy z Wami na łamach tego wspaniałego miesięcznika. Sorry, że ten odcinek zdominował Władek Team, ale dzieje się u nas naprawdę dużo i w zasadzie co miesiąc można by gadać i gadać o tym, co dzieje się u nas w klubie. Ja dodam tylko, że jestem bardzo dumny z faktu, iż przekroczyliśmy 100 klubowiczów i tak jak obiecałem, stawiam porządną beczkę piwa, którym będziemy się raczyć na ostatkach surfcastingowych, na które jeszcze raz serdecznie zapraszam. Link do zapowiedzi w komentarzu pod filmem. Przypominamy, iż od 15 września do końca lutego na terenie portów można łowić ryby tylko na jeden haczek i to w godzinach od 7 do 17. Dodatkowo warto dodać, że każda forma spinningu jest zabroniona. Możemy łowić tylko flądry na brunt czy okonie na czerwonego robaka, nie połowimy sobie natomiast śledzi.
Rozporządzenie z listopada 2016 roku skomplikowało życie wędkarzom portowym, a spinningistów zepchnęło na margines, niemalże na pół roku. Pisaliśmy już o tym w naszej rubryce w Wędkarskim Świecie. Intencje ustawodawcy nie były złe, bo chcieli chronić zimujące ryby, w tym sandacze, przed kłusownikami. Wykonanie jednak jest fatalne. Liczymy jednak na szybką zmianę tychże przepisów, tak by chociaż można było łowić śledzie na tak zwaną choinkę. I witam Was serdecznie w tej części, która dedykowana jest chyba dla Władkowiczów głównie. A dzisiaj będzie troszeczkę nietypowo, ponieważ wiecie, Graf nas sponsoruje od w zasadzie zawsze. I teraz mamy coś takiego, takie pudło przysłali. Ja może to tak, wiecie co, rozpakujemy to, bo tak prawdę mówiąc ja do końca nie wiem, wiecie co tutaj jest w tym pudle. Graf przysłał nagrody na nasze ostatki, ale jedną z tych nagród po prostu wybierzemy i dzisiaj poleci do jednego z zawodników Władek Teamu. Sprawdźmy co to jest. O. No może tak. I co, ja to wyciągnę wszystko. O! Karton nam niepotrzebny. No więc to są jakieś ciuchy. Wszystko jest to samo. To weźmiemy po prostu jedne. Zobaczcie, to jest bluza oliwkowa Grafa. Bardzo fajna. Ja kiedyś ją miałem okazję oglądać. Jest zarąbista z tego względu, że po prostu pasuje, powiedzmy, do tych naszych kurtek. Ona jest też z polaru zrobiona. Górę ma taką jakby nieprzemakalną, kieszenie ma. Tutaj widzicie, u góry jedna kieszeń. Rozepniemy ją, zobaczymy co tam jest w środeczku. W środku nie ma kieszeni. Nie, w środku nie ma kieszeni, natomiast są kieszenie na zamek z jednej i z drugiej strony. Tutaj otwieramy, mamy oczywiście worek do przechowywania tej kurteczki. No i oczywiście z drugiej strony też na zamek fajna kieszeń. Bardzo fajna sprawa, jeszcze zobaczymy po prostu jak tą rozmiarówką tutaj Graf nas uraczył. O, tutaj mamy L-kę. Tam mamy XL-kę i 2XL-kę, czyli w zasadzie zawodnik Władek Teamu, który to teraz po prostu wygra tą bluzę, to po prostu dostanie taką, żeby mu pasowała. A dwie bluzy lecą na nasze ostatki surfcastingowe. Tak jak wiecie, super sprawa będzie na tych ostatkach. Mamy już dużo tych nagród. Mam nadzieję, że i Was nie zabraknie na naszych ostatkach. Link oczywiście w opisie, żeby się zapisać. Dzisiejsze losowanie będziemy przeprowadzać w pucharze, który zdobyliśmy dosłownie na dniach. Jest to puchar za drużynowe drugie wicemistrzostwo Polski. Tak jak wiecie, Władek Team w zeszłym roku w surfcastingu był mistrzem Polski drużynowym. No w tym roku spadliśmy na trzecią pozycję. No niemniej jednak jesteśmy na tym pudle cały czas. Jest nas po prostu wszędzie pełno. Taki pucharek będzie nam dzisiaj służył do przeprowadzenia tego losowania. A ja po prostu zaraz zacznę to wycinać. Niestety moja szklanka gdzieś się po prostu się zagubiła, więc będziemy wycinać to w zasnym kuflu piwa Władek. Oczywiście wiecie, piwo Władek też jest naszym sponsorem. Coraz więcej ludzi chce być sponsorem Władek Teamu i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Dobra, tnę. Oczywiście, tak jak zawsze, przygląda się temu nasza komisja rewizyjna, oczywiście prezes od spraw sportowych, od spraw organizacyjnych i oczywiście sekretarz, także wszyscy mi patrzą tutaj na ręce, nie może być ściemy. Oczywiście w naszym pucharze nie ma nic, wrzucamy te nasze fistaszki, spoko sprawa. No i słuchajcie, bez większych cydigeli zamieszam tutaj, o niech to troszeczkę powypada i zaraz będziemy mieli zwycięzcę, który, jak przypomnę, wygrywa tą bluzę polarową ufundowaną przez Grafa, który wspiera nasz klub od samego początku i dzisiaj tą bluzę otrzyma Maciej Elwart. Macieju, słuchaj, bluza należy do Ciebie, musisz mi po prostu podać tylko rozmiar i mam nadzieję, że na piątym kalesie, czyli teraz w sobotę, będę mógł Ci ją po prostu przekazać. A Was zapraszam za miesiąc. Cześć!